Randonauta. I witam skibadoscie, z tej strony White22. To jest kolejny odcinek z serii Danganronpa Trigger Happy Havoc. I tak, mamy już praktycznie koniec rozprawy. Czyli będą dwa odcinki. No, cóż. Czasami może być ich więcej, bo rozprawy mogą być naprawdę długie, mogą sięgać do 2 godzin. Więc mogą być 3 albo 4 odcinki, tak. Także zobaczymy, jak wyjdzie. W każdym razie lecimy dalej. Kończący wywód, zaczynajmy. O ja, mamy... O, trochę czasu mamy. Ale fajne. Wow. Czyli najpierw co mamy? A, musimy dobrze ogarnąć, dobra. To chyba jest tutaj. Jak to się? Zobaczmy, czy można sobie coś zobaczyć? Nie. Nie widzę, żeby można było gdzieś podejrzeć. Ale chyba widać, że chodzi najpierw o to. No bo tutaj nie mamy nic innego, co by pasowało. Dobra. Tutaj mamy coś. Chyba tak. Chyba tak. 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 Chyba tak. Bo ja tu nie działa z wami na garstku. A nie! Moment, czekajcie. To będzie co innego. Bo tu jeszcze wypadający nóż. Więc to będzie to. Tak, 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 tak. I teraz będzie chyba to. Ups. Nie. A nie, moment, 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 czekajcie. No bo... A nie, tu jest to. Dobra. Czyli teraz będzie... To. Tak, tak, tak. 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 Tak.
Tak. Tak, 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 tak. Tak. A nie, to będzie dalej. Tak. I chyba mamy wszystko. Tylko nie wiedziałem, gdzie są podpowiedzi. Zobaczmy. その夜、犯人は前園さんがいる部屋。交換した僕の部屋にいた。おそらく前園さんはその人物を殺すつもりで部屋に呼んだんだ。そして彼女はあらかじめ用意していた厨房の包丁でその人物に襲いかかったんだ。 Dobrze! その人物が僕の部屋に置いてあった模擬刀で反撃してきたんだ。その攻防の末、模擬刀の攻撃によって前園さんは右手首を骨折してしまって。Dobrze! 包丁を奪われてしまったんだ。 前園さんは慌ててシャワールームに逃げ込んだ。ダック。犯人はすぐに後を追ったけど、なぜかシャワールームのドアは開かなかった。ファイナルチェンキ。僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪くて、コツを知らないと開けることができなかったんだ。そこはニダック。前園さんは僕が教えたから知ってたけど、もちろん犯人はそれを知らなかった。 No.それでも犯人はなんとかドアをこじ開け、そして奪った包丁で。Tak. Ale fajne to jest. Fajne to wygląda. Tak. O! その場にダイイングメッセージを残した。犯人に気づかれないように自分の背中側の壁にね。だけどそこで彼女は力尽きてしまったんだ。前園さんを殺した後犯人は慌てて証拠隠滅に取り掛かった。 Fajnie, to jest to podzielone na akty. Zupełnie jak manga. Spoko. No. Kręcił, kręcił. Kręcił, 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 kręcił. Jak to brzmi? 自分が部屋を訪れたという痕跡を消すために。その後、犯人は脱いだワイシャツを処分するためにトラッシュルームへと向かった。そこにある焼却炉で、返り血のついたワイシャツを燃やそうとしたんだよ。だけど、トラッシュルームは鉄格子で封鎖されてて、焼却炉に近づくことができなかった。 Dokładnie. そこで犯人が使ったのは、科学力がランドリーに置き忘れていたガラス玉だったんだ。あの？犯人は鉄格子の隙間からガラス玉を投げることで焼却炉のスイッチを入れたんだ。だく。普通の人なら不可能に近い発想だけど、犯人にはそれを可能にする自信があった。 犯人は超高校級の野球選手だったからなんだ。どう？正確なコントロールで投げられたガラス玉は焼却炉のスイッチに当たり、そして焼却炉が稼働を始めた。
こうして証拠を隠滅した犯人を安心し、すぐにトラッシュルームを後にした。Dokładnie. だけどそこにも誤算があったんだ。どう？投げ込んだワイシャツの一部が焼却炉から焼け落ちてしまったんだ。Dokładnie tak. そしてそれが決定的な証拠となってしまうことに犯人は気づくことができなかった。どう？そうだよね、クワタレオンか。ファインゲットゾビー ukończono。 あのガラス玉は葉隠れ君がランドリーに忘れたものらしいけど。どう？クワタ君はシャツの血を洗い流そうと向かったランドリーでそれを見つけたんじゃないの？Tak, tak się wychodzi. Co? Właśnie. O. O kurde. A, chcesz dowodu? Proszę bardzo. Zaraz znajdziemy. Okej. Negi-kun, natara oświecie agere to ii wa. Kare ga hannin da to iu shouko wo ne. No. Anata wa sono shouko wo motte iru hazu yo. O tak. Chyba posiadamy. Czy posiadam taki dowód? Chyba posiadamy. Za chwilę rozpoczniesz swój pierwszy moment prawdy. Chciałbyś się czegoś o tym dowiedzieć? Pewnie, że tak. O ja! Czasami podczas sprawy kasowej twój rzecznik po prostu nie będzie chciał usłyszeć, co masz do powiedzenia. Na dodatek ma więcej HP. Kiedy tak się stanie, będziesz z nim musiał porozmawiać sam na sam. O ja, ciekawie będzie powtórek. Pojedynek ten nazywany będzie momentem prawdy. Będzie sporo lam, pewnie. Podczas momentu prawdy musisz zniszczyć wypowiedzi przeciwnika, robiąc to w rytm muzyki. O ja! Are you kidding me? Dopasuj rytm do pomiaru tempa, znajdującego się na środku ekranu. O kurde. Co by tu jeszcze powiedzieć? Ciśnij prawy przycisk myszy zgodnie z tempem, żeby namierzyć wypowiedź. Najgorsza rzecz na świecie, już teraz rozumiem, czemu tak było tak ciężkie. Zaraz zobaczymy, na którą własną skórze. Wypowiedź przeciwnika może zniszczyć za pomocą lewego przycisku myszy, również zgodnie z tempem. Na szczęście mamy chyba umiejętności, które nam pozwolą to pomóc. Uff. Jeśli nie zestrzelisz wypowiedzi na czas, dostaniesz obrażenia. Trzymając się rytmu, zaczniesz robić combo. Im dłużej utrzymujesz combo, tym mocniej będzie wzrastać tempo. Jeśli będziesz wypadać z rytmu, twoje tempo zacznie spadać. Razem z tempem zmienia się również czas na zestrzenie wypowiedzi przeciwnika. Aha, czyli im lepiej mi idzie, tym jest gorzej. Miej to na uwadze. Po tym jak zbierzesz
przeciwnikowi odpowiednią ilość punktów życia, na ekranie pojawi się słaby punkt. Aby go zniszczyć, musisz nacisnąć przycisk myszy. Na szczęście mamy chyba dwie umiejętności, które nam pomogą coś ogarnąć, więc może nam będzie mi jakąś pomoc? Zobaczymy. Trzy kropki nienawiści. Kiedy pokonasz swojego przeciwnika wystarczająco szybko, wyjdziesz z tego jako zwycięzca. Nie muszę chyba przypominać, co się może stać, kiedy to przeciwnik wygra. No, zdechniemy. To chyba na tyle. Życzę szczęścia i dobrej zabawy. Czyli tylko myszka. LPM, PPM, LPM, PPM. Dobra. Tak, to z jednej gry kojarzę te nazwy. No. O kurde. No właśnie. Czego użył morderca, żeby włamać się do łazienki? Już chyba wiem, śrubokręta. O kurde. Jak to brzmi? Zostaje się powtarzany dowód na to, że Leon jest mordercą. Muszę to skończyć. Ile będzie powtórek? Czy ja mogę to zrobić zapis? Proszę powiedzieć mi, że ja to mogę zapisać? Szlak. No to będziemy trochę ginąć. Bo to nie jest łatwe. I nie będzie łatwe. Tak, porażka. Nikt mi nie chce uwierzyć, nikt nie chce mnie słuchać. Uch, och, doszliśmy do końca debaty? W każdym razie pora zakończyć tę sprawę. Zobaczmy, na kogo zagłosowaliście. Krab. Ale zobaczymy grupową egzekucję. Uhuhuhuhu. Najwięcej głosów ma Makoto! Jednakże Makoto nie zamordował ofiary, jaka szkoda! Wygląda na to, że prawdziwy morderca zdał szkołę, chwała mu za to! Rzeczy niewinni muszą teraz zostać ukarani! No właśnie, zobaczmy! No co tam? Chcesz może jeszcze jedną szansę? Oczywiście, że tak! O ja! Już wiemy. Pierwsza lama poszła. Ale to jest ciężkie. To jest ciężkie, nie będziemy powtarzać.
Uff. Zogo anno ka? Kore de shoumen suru. Ledwo. Ale się udało. Ciężkie to jest, naprawdę. Ja wale, ale to ciężkie. Fajnie, że daje możliwość powtórzyłki. Mam nadzieję, że to zawsze będzie. Ta możliwość powtórzenia. Tak. あれを使ったんでしょうな。他に工具などありませんでしたし。いや、ずっとね。だけど僕の部屋にあった工具セットには使われた形跡なんてなかったんだ。の。犯人は現場を苗木くんの部屋ではなく舞園くんの部屋だと思い込んでいたはずだからな。工具セットは男子だけに配られたものだから。 Dobrze prawić ci, Hiro. Swojego własnego, prywatnego. Znowu. No. Cały czas tylko krzyczy debil. Nic innego nie umiesz mówić? No. Dokładnie. O! Przerywałeś swój krzyk debil, debil, debil. Gratuluję. もし別の用途で使ったというなら、どこでどんな使い方をしたのか説明してもらおう。Dokładnie。先に言っておくけど。No。なくしたなんて言い訳はなしよ。おお、tak、dokładnie. O! Poszło, Leon. Werdykt A. O! Czyli prawie najwyższa możliwa. Pewnie przez to, że skopaliśmy moment prawdy. Ale ocena A, czyli tak miał skoro najwyższa. Ale miałbym więcej punktów, gdybym nie skopał za pierwszy raz momentu prawdy i tam kilkukrotnie mnie popełnił pomyłek. Bo widziałem, że ostatnie dziesiąte było C. Czyli pewnie dziesiąte to jest moment prawdy. Ale A jest spoko. Jest okej. Okay. 92 monetki. 924, 92 monety. Okej. Okay. Nie najgorzej. Mogło być lepiej, ale 92 monety zdobyte jest spoko. O! Teraz nie muszę tego czytać. Czyli nie zobaczymy grupowego zakończenia. No niestety nie dam takiej satysfakcji. Tylko mogłem powtórzyć, to mogłem. A nie chciałem zrobić tego inaczej, bo nie miałem nic do zapisu. Tak. Gdybym miał zapis, pokazałbym wam śmierć grupy, ale nie miałem zapisu, więc nie pokażę wam tego. Bo nie chcę się znowu przez to przebijać. No. のために言っとくけど必ず誰かに投票するようにしてくださいね。こんなつまらないことで罰を受けたくないでしょ。
A, czyli wszystkim muszą oddać głos. Okej. No to chyba logicznie. No. O kurde. Jak się cieszy. Fajna pokazówka. Och! Wygląda na to, że trafiłem na profesjonalistów. Osoba, która zmordowała Sayaka Maizono... Osobą, która zmordowała Sayaka Maizono jest... Nikt inny jak Leon Kuwata. Trzy kropki nienawiści. Fajna twarz. Chwila. Poczekajcie. Leon? Leon, czy ty naprawdę... zabiłeś Sayakę? Nie mogę w to uwierzyć. Ty skurwysynie! Co z tobą kurwa nie tak? Nie miałem innego wyboru. To ja mogłem umrzeć. Gdybym nie zabił jej pierwszy, to ja bym był martwy. Nie mówcie, że zrobilibyście inaczej. Wystarczyło, że Sayaka zapukałaby do waszych drzwi. Ale wypadło na mnie. Miałem po prostu pecha. To wszystko. Da. Zawsze mogłeś przerywać. Nie musiałeś tego kończyć. Hej. No weźcie. Wy naprawdę uważacie, że powinienem po prostu dać się zabić? No a jak? Wszystko stało się jasne. Podjęliśmy odpowiednią decyzję. Ale kiedy teraz o tym myślę, wolałbym podjąć błędną decyzję. Bo jeśli nasza decyzja jest prawdziwa, to oznacza, że Sayaka próbowała mnie wrobić. Ale... nawet jeśli to prawda, nie mogę jej o to obwiniać. O kurde. Mimo wszystko to wina mistrza gry. To wszystko przez te nagrania. Nawet ja nie mogłem znieść tego, co tam zobaczyłem. Gdybym to ja był na jej miejscu, a to nagranie miało coś wspólnego ze mną, to nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Teraz jesteśmy tu uwięzieni, bez możliwości wyjścia. Na pewno na mnie czekają. Nie mogę sobie na to pozwolić. To było wszystko, na czym jej zależało. Jej marzenia, jej przyjaciele. Widzieć, jak twoje przyjaciółki tracą swoje życia, żeby potem samemu umrzeć.
Zrobiłam wszystko, co było konieczne, by ono się spełniło. Zrobiłam nawet rzeczy, których nie powinnam robić. Dlatego Sayaka, dla przyjaciółek, które znaczyły dla niej więcej niż wszystko inne, postanowiła mnie zdradzić. Więc kiedy powiedziała... No... Okłamywała mnie od samego początku. Wykorzystała mnie. Dlatego ze mną rozmawiała? Nie, rozmawiała z tobą wcześniej, nawet o tym nie wiedziała. To wiedziała się później. Zgaduję, że nigdy się nie dowiem. Nawet jeśli chciałbym ją zapytać, to nie dostanę odpowiedzi. Bo nie żyje. Sayaka nie żyje. Niczego się od niej nie dowiem. No niestety. Rajusiu! Przemysł muzyczny naprawdę musi mieć swoją mroczną stronę. Znaczy, próbować kogoś zabić tylko z powodu jakiejś głupiej przyjaźni? Chyba jesteś idiotą, Monokuma. Wydawała się taka miła i urocza, ale w środku popadła w czyste szaleństwo. Co? Co ty powiedziałeś? Nie musisz mi mówić, spokojnie. Przez zdradę Sayaki popadłeś w rozpacz, prawda? Przyjaźń, intymność, miłość. Im silniejsze są te uczucia, tym bardziej człowiek popada w rozpacz po ich zniszczeniu. Przestań nam mieszać w głowie. To wszystko twoja wina. Sayaka została zmuszona do takiego zachowania. No tak. To wszystko twoja wina. W jednej chwili poczułem przepływ energii. Poczułem, że jestem w stanie rozszarpać tego miśka. Jednak coś mi przeszkodziło. A, czyli Kyoko, nie coś, tylko ktoś. W tym samym humorze co ja, Kyoko złapała mnie za ramię z całej siły. Czyli musi mieć dość dobrą siłę, żeby mnie powstrzymywać. Nie sądziłem, że ktoś może mieć tak mocny chwyt. Być może to przez fakt, że sam nie należy do tych silnych. A, no tak. Jeśli chcesz, żeby nasz wróg zapłacił za swoje występki, musisz na razie odpuścić. Cholera! Ach! A było tak blisko! Już myślałem, że dasz mi popalić, pani Chumakoto. Gdybyś mnie choć pchnął, leżałbyś już martwy. No dobra. Wracając do tematu. Mordercą jest Leon Kuwata. Według zasad, które sam ustaliłem, otrzyma teraz karę. Na ten moment wszyscy czekali. Tak. Wszyscy na to czekaliśmy, panie kolego. Dokładnie. Wszyscy na to czekali. Nie miałem innego wyboru. Musiałem ją zabić. Nie, miałeś inne wybory. Broniłem się tylko. Nawet nie wiecie, jak bardzo się wtedy bałem. To była samoobrona. Da? Który fragment swojego mordu nazywasz samoobroną? Właśnie. Ten moment, w którym wparowałeś do łazienki, używając śrubokręta z własnego zestawu narzędzi? A może masz na myśli moment, w którym stałeś nad Sayaką, która błagała ciebie, żebyś ją zostawił?
Czy może moment, w którym zginąłeś te bezbronne dziewczę w brzuch? Wybieraj! O, Celestia, jakie wybory! Każdy wybór jest zły! Miałeś niezliczoną liczbę szans, żeby zaprzestać swoim niepoprawnym czynom. Dokładnie. Mimo to zdecydowałeś się dokończyć to, co się zaczęło. Czy to nie przez fakt, że sam pragnąłeś popełnić morderstwo? A właśnie, co było na jego filmie? Nie, to nie tak. Przestańcie! Mam już tego dość. Och, jesteś tego pewien? Byłeś bliżej Sayaki niż ktokolwiek z nas. Czyż nie mam racji? Ten potwór zabił twoją ukochaną Sayakę. Rozumiesz? O, ty. No, grubo. I przepraszam. Nie mogę winić za to tylko Leona. Oczywiście to samo tyczy się Sayaki. Ponieważ jedyną osobą, którą trzeba winić, to on. Że co? Gdyby nie ty, ta sytuacja nigdy by nie miała miejsca. Nigdy. Nie powinniśmy ze sobą walczyć. Powinniśmy wszyscy razem stawić czoła temu, który wpakował nas w to bagno. Mam na myśli mistrza gry. Och, czyżbyś obudził swoje poczucie sprawiedliwości? No nie! No cóż, tak się składa, że dla mnie nie ma nic bardziej nieetycznego niż niezachwianie poczucia sprawiedliwości. Czy z takich ludzi jak ty na świecie rodzą się wojny? Czy to właśnie taki rodzaj sprawiedliwości się w tobie obudził? Zamknij się! Po prostu się zamknij! No dobra, skończmy ten temat. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Na przykład... Najbardziej wyczekiwany element rozprawy. Mam na myśli karę. Błagam, nie rób tego, proszę! Teoretycznie Leon mógł to mówić, ale nie jestem pewien, czy tego mówił, czy nie. Dość błagania, dość płaczu. W końcu chłopaki nie płaczą. Musisz zapłacić za to, co zrobiłeś, racja? To raczej to znaczyło, ale i tak. Przestań, proszę! No dobrze, przygotowałem coś specjalnego dla Leona Kuwety. Ostatecznego baseballisty. Tak, Kuwety Kuwata. Leona Kuwaty. Jak się przeczyta, to jest... Kuweta. Tak. Jada! Ups. Tak, wreszcie! Jada! Lecimy! Okej. Ło. What the hell? Hehehe.
Ha! Au. Grubo. Grubo. Naprawdę grubo. Dostał piłeczkami do baseballa. I to pierdoliardem. To, co właśnie zobaczyliśmy. To było prawdziwe oblicze rozpaczy. Nie mogę znaleźć innego określenia na to, co się właśnie wydarzyło. O rany! Mocna rzecz! Ludziska, moja adrenalina wymyka się spod kontroli. Tego nie muszę czytać. Majewski w pół mi to przeczytał. Co to miałoby być? Dziwne, że nie zemdlałaś po zobaczeniu krwi. Nie zniosę tego dłużej. Czy my naprawdę musimy w tym uczestniczyć? Nie zniosę tego dłużej, naprawdę. Ej no, chwila. Jeśli nie podoba wam się takie widowisko, to może pogodzicie się z życiem w szkole i pożegnacie świat zewnętrzny? O, czyli wtedy nie musimy się zabijać? A wątpię, że jesteście w stanie to znieść. Uhuhuhuhu. Spierdalaj. Po jakiego chuja się z nami bawisz? Bawię? No mi jakbym był jakbym był typem faceta. Tego nikt nie jest w stanie znieść. A może typem misia? Tego nikt nie jest w stanie zmisieć. To dlaczego stawiasz grupę młodych i znanych obywateli przed tak wyczerpującym zadaniem? Wygląda na to, że próbowałeś powiedzieć coś mądrego, ale jak zwykle twoje słowa nie mają sensu. To tak jakbyś próbował skoczyć na własnych rękach. Logiczne i wykonalne jedynie w umysłach dzieci. Niektórzy to dają radę robić. Hej, nie musiałeś być aż tak bardzo ofensywny. Ty jebana spierdolino! Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale obiecuję, że znajdę cię i rozjebię łeb. No mundo, ostre słowa. Zobaczymy, czy się spełnią. Uhuhu! Unikacz fryzjerów aż tak bardzo się zdenerwował? Niestety, ale szczekasz na złego listonosza! A wszystko, co się właśnie stało, odpowiadacie wy. To ktoś was zabił, żeby się stąd wydostać, racja? Bez względu na to, ile czasu minie, nie możecie się uwolnić od poczucia winy. To wszystko przez was. Oczywiście, że to nasza wina. Przecież jesteśmy tutaj z własnej i nieprzymuszonej woli. Cóż za niesamowite użycie sarkazmu. No cóż,
Jestem pewien, że jeśli poznacie wszystkie tajemnice tej szkoły, wasze myślenie na pewno się zmieni. Pomyślicie wtedy, czy to nie jest wspaniałe, że możemy tutaj żyć wiecznie? Co próbujesz przez to powiedzieć? Czuję, że kryje się w tym jakieś głębsze znaczenie. No. Tak samo jak wcześniej. No dobra, wracając do tematu. Mordercą jest Leon Kubata. Według zasady, którą sam ustaliłem, otrzyma teraz karę. Na ten moment wszyscy czekali. Kiedy powiedziałeś wszyscy, to kogo miałeś na myśli? No właśnie. Soreczki, ale powiedziałem wszystko, co chciałem. Muszę zachować trochę rozrywki na później. Nie muszę. I tak jak stał, tak zniknął. Zostawił nas sam na sam z naszymi koszmarami, które zmieniły nasz światopogląd. Nawet po jego odejściu nikt nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Straciłem poczucie czasu. Wszyscy stracili poczucie czasu. Nie było osoby, która nie była przerażona. Przerażona poczuciem samotności. Okej. Tego nie da rady tak dobrze odtworzyć. Nie da rady, serio. Nikt nawet nie próbował mówić. Ich smutne twarze. Nagle ktoś mnie zaczepił. Makoto, czy mogę z tobą porozmawiać? Zbliżyła się do mnie powoli, po czym wyszeptała mi coś do ucha. Zanim stąd wyjdziemy. Jest coś, co chcę z tobą ustalić. Chcesz porozmawiać o Sayace, co nie? O! Jestem pod wrażeniem, że odkryłeś moją intencję. Kuhuhu! Nie. Pamiętasz, co powiedziałam przed rozpoczęciem rozprawy? Miałeś dać radę sam rozwiązać tę sprawę. I chyba mi się udało. Oczywiście z twoją małą pomocą. Chyba raczej dużą pomocą, Kyoko. Chciałaś, żebym sam odkrył, że Sayaka mnie zdradziła. Taka myśl nawet nie przyszła mi do głowy. Czuję się głupio. Co nie? Sayaka chciała ciebie wykorzystać i zdradzić. To fakt, którego nic nie może zmienić. Ale nawet do samego końca nie była pewna swojej decyzji. To dlatego, że... Kiedy umierała, myślała o tobie. O kurde! Skąd ta pewność? Sayaka myślała o mnie? Nie możesz po prostu powiedzieć czegoś takiego. Znaczy, nie ma mowy, żebyś to wiedziała. Tylko Sayaka mogła to wiedzieć. Gdybym mógł, to bym się jej o to zapytał. Nawet jeśli nie jesteś w stanie się jej o to zapytać, możesz to przecież wywnioskować z jej zachowania. A no właśnie, masz rację. Jej ostatnią myślą było jak ciebie ochronić. O kurde. Słucham? Dowodzi temu fakt, że mimo braku sił po ataku Leona, postanowiła zostawić pośmiertną wiadomość. Gdyby nie obchodził jej twój los, nie zostawiłaby tej wiadomości.
No właśnie, masz rację. Cóż, może po prostu chciała nam przekazać, kto ją zabił. Jest taka możliwość. Ale nie sądzę, żeby tak było. Ona była niepewna. Nie była pewna, czy kogoś zabić, żeby potem wrobić ciebie w morderstwo. O kurde. To właśnie dlatego jej plan zawiódł. Kurde. Jej wahanie pociągnęło za sobą porażkę. Cóż za ironia. Dlaczego mi to mówisz? Ponieważ jesteś typem osoby, która jest w stanie przezwyciężyć stratę własnych przyjaciół. Potrafisz pójść dalej, mając z tyłu siebie złe myśli na temat straconych przyjaciół. Co? Bez kogoś takiego jak ty, reszta nigdy nie byłaby w stanie uwolnić się od tak rozpaczliwej sytuacji. Potrafię pójść dalej, mając z tyłu złe myśli? To jest coś, czego nigdy bym nie zrobił. Nie. Nie mam zamiaru stawić tego z tyłu. Nikogo nie zostawię z tyłu. Ani Sejaki, ani Leona, ani tych, którzy jeszcze żyją. Nie zostawię za sobą wspólnie spędzonych chwil. Będę sobie nosił nasze wspólne wspomnienia. Nieważne, gdzie pójdę. Więc zamiast o wszystkim zapomnieć, wolisz podążać cięższą ścieżką. Cóż, mam wobec ciebie duże oczekiwania. Po tym, co się powiedziała, zobaczyłem na jej twarzy lekki uśmiech. Nie. Tak przy okazji, muszę się o coś ciebie zapytać. Skąd wiedziałeś, że chciałam porozmawiać z tobą na temat Sayaki? O! No właśnie, skąd o tym wiedziałeś? No cóż. Jestem medium. O ja! Że co? Żarcik. Mam po prostu całkiem dobrą intuicję. O ja, ale nawiązanie do tego, co Sayaka mówiła. Rozdział pierwszy, by przeżyć. Koniec. 15? 12 osób. 3 osoby padły. Ciąg dalszy nastąpi. Otrzymałeś kij rozpaczy jako prezent. O, i mamy osiągnięcie. Chcesz zapisać? Tak. Nie będę czytał nas osiągnięć, ponieważ nie chcę ich przekręcić. Pre-trial preparation. O kurde. Hem, 14.09.07. Tu mamy Deadly Life Investigation. A tu jest jeszcze inna, na innym poziomie trudności. Próbujmy zapisać tu i pamiętajmy, że to muszę wczytywać slot 4, a ja sobie później zobaczę, co to jest. Pre-trial preparation. Zobaczymy, co tam jest. I gdzie to się zapisało, sobie później zobaczę. Tak. Nie będzie tych kropek nienawiści. O, zniknął miecz. Ciekawe, co my tu mamy. Trzy kropki nienawiści. Thank you.
Klikam wszystko, bo może dostanę jakieś jeszcze monety. A, dobrze myślałem, że będą 95 monetek mamy w sumie. O, 96. Kamerę klikałem? Chyba tak. Aha. Odeszła. Ona naprawdę odeszła. A ciekawe, czy coś bym dostał, jakbym kliknął na łóżko, czy bym poszedł po prostu spać. Właśnie dlatego tego nie sprawdzałem. To prawie tak, jakby nigdy się tu nic nie wydarzyło. Każdy ostatni znak istnienia Sayaki zniknął bez śladu. Jest tak, jak powiedział. Po rozprawie klasowej, zanim wróciliśmy windą, Monokuma powiedział. Och, prawie zapomniałem. Jako jej sprawa się zakończyła, pójdę i pozbędę się wszystkich zwłok. W porządku, nie musicie mi dziękować. Już sam widok waszych zachwyconych, uśmiechniętych twarzy to dla mnie wystarczające podziękowania. W końcu nikt nie chce codziennie patrzeć na gnijące zwłoki. To nie może być dobre dla zdrowia. No, racja. Nie miałem nawet czasu na opłakanie śmierci Sayaki i Junko i Leona. Jestem pewien, że właśnie dlatego to zrobił. To jest jak kiepski żart, obrzydliwy sen. Ale muszę zaakceptować taką rzeczywistość. Poszedłem do jadalni, żeby spotkać się z innymi. Przepraszam za spóźnienie. Hej! Wszystko w porządku, Makoto? Z pewnością się nie spieszyłeś. Miałem właśnie zamiar pójść po ciebie i zaciągnąć tutaj z powrotem. Taka, a ma ci przywalić? Przepraszam. Więc, co się stało? Czy twój pokój został sprzątnięty, tak jak powiedział? Wyobrażam sobie, że byłoby trudno spać z gnijącymi zwłokami w twojej łazience. Oj, oj. Jezu, to pojebane, stary. Dlaczego powiedziałeś coś takiego? Właśnie. Mój pokój był jakby nietknięty. Nic nie zostało. Jakby to wszystko nigdy się nie wydarzyło. Fuck. Musi być ciężko przebywać tam, wiedząc, co się stało. Dlaczego po prostu nie pójdziesz do pokoju Sayaki? Cóż, pozostanie tam z jej zapachem, wciąż unoszącym się w powietrzu, to by bolało mnie równie mocno. No. W dodatku. Postanowiłem, że nie mogę zapomnieć o niej, zwłaszcza po śmierci. Makoto? Hej, nie smuć się. Depresja nic tu nie pomoże, prawda? Jeśli wszyscy będziemy pracować razem, to na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Więc wszyscy po prostu spróbujcie się trochę rozchmurzyć i wróćcie na właściwe tory. Czy to naprawdę miało sprawić, że poczujemy się lepiej? Już próbowaliśmy pracować razem, a mimo to ktoś został zamordowany. W tym momencie każdy z nas może zdradzić. Tak, trochę przeinaczyłem, ale wiadomo, że jest ten sam znaczenie. Teraz, gdy to już się wydarzyło, pozostaje pytanie, kiedy i czy w ogóle wydarzy się następne. Tak,
bo to Sayaka wykonała pierwszy ruch. Ale jeśli będziemy działać razem przeciwko mistrzowi gry, nikt nie będzie miał powodu, aby robić coś takiego. Mawiaj to sobie. Ja poczekam tutaj, w prawdziwym świecie. Pracować razem, walcząc ze wspólnym wrogiem. Czy ci się to podoba, czy nie? To nie jest takie proste. Co masz na myśli? Mistrz gry wydaje się o wiele potężniejszy niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy. Przejął szczyt nadziei, który miał być dobrze broniony, a następnie zmodyfikował tę akademię tak, aby spełniała jego oczekiwania. Stworzył Monokumę, który wydaje się niesamowicie zaawansowany. Zaspokaja również wszystkie nasze potrzeby. A wisienką na torcie jest egzekucja, której byliśmy świadkami. Wszystko zostało zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. To nie jest praca jakiegoś zwykłego psychopaty, lecz stawienie się mu może być zbyt ryzykowne. W takim razie, co możemy zrobić? Każdy, kto naprawdę chce uciec, będzie musiał po prostu przestrzegać zasad. Oj, zobaczymy, Byakuya. Może jest inny sposób. W takim przypadku jedyną opcją jest szukanie osób wokół ciebie i wygranie gry. Oszukanie. Nie. Co nie? Jeśli to oznacza zabicie kogoś innego, to nie chcę tak żyć. Nie chcę nikogo zabijać. Kogoś jeszcze? Co masz na myśli? Leon zginął, ponieważ wszyscy na niego zagłosowaliśmy, prawda? Nie ma w tym różnicy, ponieważ sami się zabijamy. Ano, Chihiro, masz rację. Ale... Gdybyśmy nie zagłosowali na niego, wszyscy byśmy umarli, co nie? Nie chcesz tego? Ona ma rację. Jeśli rzucisz na siebie taką winę, zmienisz się w pełnoprawnego masochistę. Oho. Chihiro, posłuchaj. Nie jesteś winna. Ani ty, ani Leon i Sayaka. To mistrz gry jest odpowiedzialny za to wszystko. Ano, nie mieliśmy innego wyboru. Musieliśmy zagłosować. Nie mogę sobie wyobrazić, co by się z nami stało, gdybyśmy odmówili. W końcu to Monokuma ostatecznie zabił Leona. Więc nie złość się na siebie. Zamiast tego, skieruj swój gniew na mistrza gry. Oho, ci sanoczna? Tak. ドアをロックされますので、先に禁止となります。の。あとですね。オッケー。先ほどのお前らの発言には自分を正当化しようとする浅ましさが見え隠れしていました。あは。見え見え隠れ、見え見え、くらいの割合。つまり、ほとんど丸見えな見え隠れでした。あは。いいですか？よく覚えておいてくださいね。の。
人が人を裁く責任は重いんだ。ちゃんと自覚しろよな。Znowu te zaty z misiem. 秩序は自制と責任の上にのみ成り立つんだよ。No tak. ではでは、いい夢をおやすみなさい。Dobranoc, moja kuma. Czekaj, o czym on? Jęk, jaki pisk, toko. Czy on powiedział, że to wszystko nasza wina? To dość okrutne, stary. Ten śmieć, za kogo on się uważa? I tak dzień dobiegł końca. Napięty, szalony dzień, w którym zginęło trzech kolegów z klasy. Sayaka, Junko i Leon. Ale to dopiero początek. Nasza rozpacz dopiero się zaczęła. Rozdział drugi. Męskie życie rozpaczy. Codzienność. Obudziłem się następnego dnia i usłyszałem poranne ogłoszenie Monokumy. Następnie wezwał nas wszystkich na salę gimnastyczną. O, dlaczego? Co on planuje tym razem? Niemal drętwiliśmy na przerażenia, ale Monokuma był bardzo podekscytowany, by wciągnąć nas w swoją małą grę. I z takim zamiarem rozpoczął ją. Okej. Okay. Tylko chyba robi to taka. A wszyscy mają wywalone. No i tylko taka to robi. A, poranne ćwiczenia. Okej. Ach, czy to nie cudowne? Odkrywszy w ten sposób, musicie pozostać w formie. To ty trzymasz nas w środku. Nie spinaj się tak bardzo, bo się spocisz. To moje motto. Wow, zamiałem całkiem kulesko. Cnie? Kochasz mnie? Umarłbyś dla mnie? Umarłbyś dla mnie, wijąc się w agonii? Sorry. Więc, dlaczego nas tu wezwałeś? Z pewnością nie tylko po to, żeby poćwiczyć. Na Sakura się cieszy z ćwiczeniem, to oczywiste. Tylko poćwiczyć? Tylko poćwiczyć? Jeśli ćwiczenia sprawiają, że się śmiejesz, sprawią również, że będziesz płakać. Jeśli będziesz kontynuować te ćwiczenia, odkryjesz sekret Assassin's Vista. Aha! Może coś na Assassin's Creedzie. Możliwe. Przekazywana z pokolenia na pokolenie w Imperium Ciemności. Może być... Moc może być twoja. To brzmi jak głupoty, które wymyśliłby jakiś licealista, albo twórca fanfików. To nie ma znaczenia, a po prostu przejdź do rzeczy. Naprawdę wezwałeś nas tutaj, żebyśmy tylko poćwiczyli? Ano nie! Oczywiście, że nie. Myślisz, że mam tyle wolnego czasu? Okej, okay, to co w takim razie? Ach, chciałbym coś ogłosić. Przepraszam. O, ty. Po każdej rozprawie kasowej w przeciągu dzieli otworzy się przed wami całkowicie nowy świat. Całkowicie nowy świat? Byłoby okropnie, gdybyście musieli tu żyć wiecznie, bez niczego nowego, co mogłoby was trochę zmotywować. Poza tym wiem, jakie wy dzieci jesteście w dzisiejszych czasach z tymi ADD i ADHD.
Muszę was motywować. Więc śmiało zjedzicie się ile chcecie. Cieszcie się nowym, porozprawowym światem. A z was rozniesie. Po tym Monokuma zniknął, pozostawiając nas jeszcze bardziej dezorientowanym niż wcześniej. O co mu chodzi? Ale... Nowy świat? Czy on mówił o wyjściu na zewnątrz? A oj, nie przesadzaj, dobra? Wydaje się mało prawdopodobne. Dobrze mówisz, Celestia. Cóż, nie dowiemy się, póki nie zobaczymy. Cokolwiek miał na myśli, wydaje mi się, że będziemy musieli przeszukać szkołę jeszcze raz. W porządku, więc rozdzielmy się i zacznijmy dochodzenie. Kiedy skończycie, dotkamy się w jadalni i podzielimy się tym, co znaleźliśmy. Jesteś jak pies, który zna jedną sztuczkę, wiesz? Bardziej jak dobre źródło żarcia. A teraz ruszajmy. Okej. Jego słowa zabrzmiały niczym sygnał, przez który wszyscy się rozproszyli i opuścili salę gimnastyczną. I tylko ja tu zostałem. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Mapa. I zaraz skończymy. A, czyli są tu ludzie? Tak. A, czyli tylko można zobaczyć to i tu, co jest. Czyli tu nie wiadomo, czy jest ktoś w korytarzu. Dobra. Ale myślę, że w tym miejscu możemy sobie zrobić przerwę. W następnym odcinku dowiemy się, co to za nowy świat został otwarty przed nami. I pogadamy z innymi, poszukamy monetek. A, i właśnie, muszę w końcu wydać monety, które zdobyłem. O, właśnie. Także system, zapisz, chapter 01, end. Zapisz, zaraz, czyli tak, mamy tutaj. Znowu chcę sobie zobaczyć, gdzie ty jesteśmy. Deadly Life Investigation Die Time. Chapter 1 End. No to chodźmy tu. Tak. I cóż. W tym miejscu zrobimy sobie przerwę. I cóż, to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.